ciekawy, bo oglądać będziemy liderów obu zespołów. Andreas Jonsson, Grzegorz Walasek, Emil Sajfutdinow i Grzegorz Zengota. Sajfutdinow przegrana z Zengotą. Ale było około blisko. No. Tak, Sajfutdinow to... walczył. Zengota wyszedł świetnie spod startu. No a teraz będzie najbliżej ogrodzenia, a przy krawężniku w kasku żółtym Jonsson, kask czerwony Walasek, partnerem Jonssona w kasku białym na trzecim torze Emil Sajfutdinow i najbliżej ogrodzenia Grzegorz Zengota. Wyścig czwarty, 12 do 6 dla gospodarzy. Grzegorz Walasek, najlepszy jeśli chodzi o statystyki w drużynie ZKŻ-u. Jechał w lidze rosyjskiej, w trzech wyścigach zbierał 8 punktów. Jonsson, Walasek, Sajfutdinow i Zengota. Zengota raz jeszcze lepszy od Sajfutdinowa, ależ niesamowicie wyszedł ten młody chłopak. Jedzie obok Walaska, a kompletnie rozczarowuje nas. Chyba przyznasz, Marcin, Andreas Jonsson. No, na pewno nie spodziewaliśmy się takiej jazdy. Teraz bierze się za rywalizację z Walaskiem Emil Sajfutdinow. Sajfutdinow wychodzi przed Walaska. Rosjanin pokazuje, że stać go na wiele. Piękna walka, Sajfutdinow z Walaskiem na czele stawki. Krzysiek Zengota, 4 do 2 tak to wygląda, a Sajfutdinow był bliski przejścia na miejsce pierwsze, ale wyniosło go, miał lekki uślizg, na szczęście bez konsekwencji. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie, cały czas Zengi na prowadzeniu, ale bardzo, bardzo blisko niego Emil Sajfutdinow. No walczy, walczy Rosjanin i teraz chyba wyjdzie na pierwszą pozycję. Zengota chyba jednak nie odpuści, będą szli łokieć w łokieć. Zamyka Zengota przy krawężniku Sajfutdinowa, ten wychodzi szerzej, ale to nie jest akcja, która przyniesie powodzenie. Jednak Zengota, kapitalny wyścig dwóch młodzieżowców, zobacz, dwóch tuzów z tyłu, zupełnie pogubionych w tym wyścigu. Walasek przegrał walkę niespodziewanie z Sajfutdinowem, potem nie liczył się w biegu, a kompletnie pogubiony po starcie Jonsson, którego przyblokował właśnie Grzegorz Walasek, już kompletnie nie liczył się w walce. Świetna, świetna walka pomiędzy dwoma młodzieżowcami. No i Zengota wyrasta nam tu na bohatera. On naprawdę, tak jak mówiłem, kto by się tego spodziewał? Zwyżkę formy ostatnio, świetnie prezentował się w zawodach młodzieżowych, dobrze też...